Dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na wtorek. Mam już tutaj gotowy rozkład. Jutro na Wasze pytania odpowiadam od 8 rano, także będę miała na to więcej czasu. Jeżeli chcecie zadać pytanie, to zapraszam na moją stronę mądrośćtarota.pl bez polskich znaków. Tam można zamawiać pytanie i tam można składać zamówienia. Jeśli wolicie bezpośrednio przez maila, również jest taka opcja. Wszystkie informacje, wszystkie adresy podam pod filmem. I tutaj już przechodzę do odczytu energii, jeśli chodzi o kwestię wtorku. Pokazała mi się sytuacja, że będzie Wam czegoś brakować. Piątka denarów to jest karta braku, to jest karta ubóstwa. Zaraz Wam powiem, z czym to ubóstwo może być związane, bo to niekoniecznie tylko chodzi o kwestie finansowe, chociaż denary, monety to jest żywioł ziemi, czyli materia. Oczywiście w niektórych przypadkach może być tak, że po długim weekendzie, może po jakichś wyjazdach, możecie się obudzić we wtorek rano i pomyśleć sobie, no trochę przesadziłam, trochę przesadziłam. Natomiast biorąc pod uwagę karty, które otaczają tę piątkę denarów, powiedziałabym przede wszystkim, że może Wam brakować entuzjazmu. Entuzjazmu do tego, żeby rozpoczynać coś. Może nie tak zareagujecie na czyjąś propozycję, może nie będziecie mieli ochoty na coś, co zostanie Wam przedstawione w taki bardzo entuzjastyczny sposób ze strony innej osoby. Także tutaj spotkają się tak jakby dwa nastawienia. Nastawienie kogoś, kto naprawdę wierzy w swój pomysł i jest cały w skowronkach i chce się z Wami podzielić czymś wspaniałym dla tej osoby. No i tutaj spotyka się właśnie takie nastawienie: nie chce mi się, nie mam na to siły, nie mam na to czasu. Najlepiej to idź i powiedz to komuś innemu. Także tutaj zwracam Wam uwagę na to. Może tak być. Nie mówię, żeby zawsze po prostu być takim super hura optymistycznym, bo to tak się nie da. Ale spotyka się właśnie takie nastawienie tego asa kielichów, czyli wierzę w coś, co robię, albo w co wymyśliłem, z taką blazą, która tutaj mi się pokazała, dosłownie. Natomiast informacja płynąca z tych dwóch kart jest taka, że to jest trochę sabotaż Wasz, że prawdopodobnie to nie będzie aż takie pracochłonne, że idąc w kierunku tego czegoś nowego, tego nowego projektu, tej propozycji, moglibyście dużo zyskać, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i być może materialnym. Także tutaj też zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na swoje nastawienie i na kroczenie tak jakby takimi starymi ścieżkami. Czasami macie tak, że ktoś, jakaś konkretna osoba coś Wam proponuje, a Wy z automatu mówicie nie. Albo znacie kogoś takiego, kto jest takim pesymistą. Może warto dzisiaj skontrolować te swoje reakcje i nawet jeżeli Wam się nie do końca będzie chciało, to przypomnieć sobie o tym sabotażu, o tym, że okradniecie sami siebie z jakiejś szansy, z tego, żeby pokazać coś światu, żeby pokazać swoje umiejętności, swoje doświadczenie. I pod koniec tego dnia pokazał mi się relaks, chill out, także na spokojnie. Myślę, że tak poprowadzicie sytuację z wtorku, że te sytuacje, że będziecie po prostu odpoczywać w zgodzie sami ze sobą. Cokolwiek by to nie było. Tutaj nie ma dobrej bądź złej drogi. Tutaj jest droga, którą wybierzecie po prostu, która będzie tożsama z Waszymi siłami, z Waszymi oczekiwaniami. Ja Wam tylko daję tutaj możliwości, jakie się pokazały. Tak więc takie informacje, jeśli chodzi o karty dnia na wtorek. Ja Wam ze swojej strony życzę udanego dnia, dużo uważności. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zachęcam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również na mojego Facebooka i Instagrama. No i słyszymy się tradycyjnie już jutro o godzinie 19:00. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia.